Nie uda nam się porozumieć w języku angielskim bez znajomości czasu, dzięki któremu będziemy w stanie wyrazić przyszłe zdarzenia. Jest to czas future simple, czyli czas przyszły prosty. Tworzymy go, dodając w zdaniu czasownik posiłkowy will, po którym stawiamy podstawową formę czasownika. Proszę spojrzeć na poniższe przykłady. Pogrupowałam je w sytuacje, w których stosuje się czas feature simple. Są to przypuszczenia, obawy lub nadzieje związane z przyszłością, najczęściej poprzedzone takimi wyrażeniami jak I hope. Mam nadzieję. I think. Myślę. I'm afraid. Boję się. Na przykład. I think it will rain tomorrow. Jutro będzie padać. Decyzje i wybory podjęte w chwili mówienia. I will take these black shoes. Wezmę te czarne buty. Prośby, obietnice lub żądania. I promise I will clean this. Obiecuję, że to posprzątam. Czasownik posiłkowy will często skracamy do l w zdaniach twierdzących. Skróty tworzymy w następujący sposób. I will, I'll. You will, you'll. He will, he'll. I analogicznie. She'll, it'll. We will, will. They will, they'll. Pytania w czasie Future Simple tworzymy poprzez inwersję. Zamieniamy miejscami podmiot i czasownik posiłkowy will tak jak w przykładach poniżej it will rain tomorrow. Will it rain tomorrow? Czy jutro będzie padać? Czy weźmiesz te czarne buty? Natomiast przeczenia tworzymy przez dodanie słowa not po czasowniku posiłkowym will. Otrzymując will not w angielskim stosujemy formę skróconą, will not, czyli won't. Przeczenia w czasie Future Simple wyglądają więc następująco: It will rain tomorrow. It won't rain tomorrow. Jutro nie będzie padać. I'll take these black shoes. I won't take these black shoes. Nie wezmę tych czarnych butów.